zdrowia. W PRL-u, czyli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to był taki kawał, że w imperialistycznej Ameryce to jest wyzysk człowieka przez człowieka, ale w socjalistycznej Polsce jest dokładnie odwrotnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No i teraz jest kwestia Chin. Chiny po prostu szału dostają. Teraz Ameryka ma tą tak zwaną wojnę celną, gospodarczą. No, dużo ludzi nie orientuje się, że Trumpowi i Ameryce to chodzi o to, żeby było identycznie. Czyli jak coś wysyłane jest do Chin, to cło powinno być takie same, jak coś jest wysyłane do Ameryki. Ale niestety jest tak, że amerykańskie towary w Chinach mają 25%, a chińskie w Ameryce 2,5%. Także to jest taka ogólna, bardzo uproszczona obraz tego konfliktu. No ale jest dużo konfliktów naokoło. Chińczycy, komunistyczni Chińczycy po prostu się rozbestwiają. Ta jedna partia, komunistyczna partia, zaczyna się zachowywać jak Japonia przed II wojną światową, jak Niemcy, jak Rosja, w zasadzie jak dużo jakichś takich krajów kolonialnych, z którymi walczyła. No i jest kwestia Hongkongu. Hongkong jako taki, no to była to kolonia angielska. Anglia utraciła bardzo dużo tych swoich kolonii, szczególnie po II wojnie światowej. Tyle tylko, że Anglicy podpisali umowę na 100 lat. Po prostu kupili, wynajęli tą wyspę tego Hongkongu na 100 lat. Dali tam wagon czy dwa wagony złota w 1897 roku. No i w 1997 roku nastąpiło te 100 lat. No, to, że to były inne Chiny i inna Anglia, nie miało znaczenia. Po prostu potraktowane było to jako państwo. No w sumie ambasada polska w Waszyngtonie, no to też jest inna ambasada niż była za PRL-u, czy jest inna ambasada, kiedy była w czasie II wojny światowej, czy przed II wojną światową. Ale Hongkong, 1997 rok, no była taka sytuacja, że bardzo dużo Chińczyków jednak powjeżdżało do Anglii, do Kanady, do Vancouver właśnie szczególnie. I tłumaczone było, że przez 50 lat nic tam się nie będzie zmieniało. To tłumaczyli, że to jest taka jedno państwo, ale dwa stany, czy dwie osobne stany, można powiedzieć, bo dużo ludzi to nie wie, że powiedzmy Chińczyk z kontynentalnych Chin, z komunistycznych Chin nie może przyjechać do Hongkongu, no bo musi mieć meldunek Hongkongu. A no oczywiście komuniści, bogaci milionerzy kupują tam mieszkania czy jakieś domy, no i sobie kupują te meldunki, no ale ogólnie rzecz biorąc nie ma takiego wolnego przepływu. No w Chinach samych w sobie też nie ma wolnego przepływu. Taki chłop ze wsi nie może przyjechać do stolicy, do Beijing i powiedzmy mieć meldunek. No będzie mieszkał gdzieś, będzie gdzieś wynajmował, będzie gdzieś pracował, no ale to jest wszystko tak jak było w sumie w socjalistycznej Polsce. To komuniści to wszędzie robią to samo, kontrolują ludzi po prostu i kontrolują przemieszczanie. Nie dawali paszportów, nie pozwalali się przemieszczać, mieszkać tam, gdzie ludzie chcą, nie było tego przepływu. No taka jest domena komunistów. No i teraz jest ten Hongkong, są duże zaburzenia, są duże protesty. No, była sytuacja, że człowiek z Hongkongu, jakiś polityk, pojechał na Tajwan i tam zamordował jakąś tą swoją kochankę, no i Chińczycy chcieli go deportować, jak on wrócił do Hongkongu i chcą go traktować jako obywatela chińskiego. No, nie powinno to być, no i tam jest jeden wielki szum, jest dużo prokomunistycznych polityków w Hongkongu, no po prostu politycy są podsuwani, no i są wybierani. Teraz całe to rozmydlanie tego Hongkongu następuje. Z Tajwanem jest też podobnie, też te chińskie, prokomunistyczne siły zaczęły wzrastać. Trzeba pamiętać, że w zasadzie Chiang Kai-shek, czyli przedwojenny rząd chiński, walczył z Japończykami, kiedy Japończycy
napadli na tą północną Manchurię, czyli tam pod samą Rosją, no to przez długi czas po prostu Chiny walczyły. Ameryka pomagała Chińczykom, Chiang Kai-shekowi, no później komuniści zaczęli się włączać, Stalin się włączył do tego, Stalin podpuszczał Chińczyków, no i była po prostu bitwa pomiędzy prawicą, czyli przedwojennym rządem i komunistami. No komuniści się przyszykowywali do zawładnięcia, tak jak się przyszykowywali do zawładnięcia Polski, czy Rumunii, czy no całego bloku wschodniego, no to komuniści przyszykowywali się do zajęcia Chin. Tyle tylko, że głównym wrogiem byli Japończycy, no tak jak w Polsce była Armia Ludowa i Armia Krajowa. Armia Krajowa była w zasadzie tą główną, 80% walki, 90% walki to była Armia Krajowa, a 10 czy 20% to była Armia Ludowa i Bataliony Chłopskie. Tak w Japonii. W Chinach był właśnie Chiang Kai-shek i ten Kunmintang, czyli całe te przedwojenny rząd. No ale po wojnie do 1948 roku, tak jak i w Polsce też 1948 rok były te wybory trzy razy, tak, kiedy Mikołajczyk przyjechał, no to w 1948 roku rząd przedwojenny powiedzmy się ewakuował na Tajwan. No i na Tajwan, i Tajwan się nazywał przez długie lata Republika Chińska, a Chiny się nazywały komunistyczne Chiny. No Tajwan osiągnął jakąś dużą gospodarczą poziom. Na Tajwanie dochód narodowy na osobę jest 2,5 raza większy niż na osobę w Chinach. No jest to też spowodowane, że jest 100 milionów powiedzmy i 100 milionów, jest 100 milion Hongkongu, no i ma tą swoją kilkadziesiąt milionów ludzi, no ale ma dochody 2,5 razy więcej. No Chiny nienawidzą Tajwanu, Chiny nienawidzą Tajwanu od początku, Chiny nieustannie mówią, że będzie zjednoczenie, będzie przymusowe zjednoczenie. No jeżeli byłoby jakieś przymusowe zjednoczenie, to Ameryka jako aliant Tajwanu będzie musiał w zasadzie zareagować, no bo jeżeli nie zareaguje, no to Chiny zaczną się rozprzestrzeniać i na te wyspy japońskie i w sumie zacznie też Koreę popychać. Także dużo by się zaczęło. Ta marynarka amerykańska, ten komandosi na Okinawie przecież tam są. No i Chińczycy by zaczęli jeszcze bardziej krzyczeć, że całe te południowe Morze Chińskie należy do nich. Kiedy to się zaczęło? No, zaczęło się z Carterem w 1969 roku. Carter i Nixon. Carter w zasadzie to popychał całą politykę Nixona w tym celu, że kiedy było ZSRR, ten Związek Radziecki, Sowiecki, rozszczepić z Chinami. No i oni starali się powiedzieć, no Chińczycy są troszeczkę bardziej tacy przyjacielscy, no to niech zdradzą tych ruskich, Sowietów. No i Chińczycy w zasadzie poszli na to, bo 10 lat temu kilkanaście milionów Chińczyków umarło z głodu. No to im pasowało, że Ameryka po prostu wyciąga przyjazną rękę. No i odpuścili sobie Sowietów i Rosjan. No i dzisiaj mamy to, co mamy. No i co się stało? No stało się to, że Ameryka poprzez Cartera i wcześniej przez Nixona zlikwidowała ambasadę Tajwanu w Waszyngtonie. Po prostu odsunęła Tajwan jako taki, no ale zostawiła tak zwany akt współdziałania z Tajwanem. No i to się w zasadzie odbywało przez to, że powiedzmy tam broń im dawali, czy sprzedawali F-16 im sprzedawali i najróżniejsze baterie tam działa, nie działa, antyrakietowe. No teraz też Tajwan chce kupić F-16 zamiast F-35 powiedzmy. No Polacy też chcą kupować F-16. Ale od 40 lat, kiedy to się wszystko zaczęło, no to Xi, czyli główny
przewodniczący czy sekretarz komunistycznej partii ciągle mówi, tak czy inaczej z Tajwanem się złączy. Wojennie tak samo można powiedzieć, przepraszam, przez walkę. Chiny są dużym partnerem gospodarczym z Ameryką, nawet sprzedają te swoje badziewie, ale Ameryka ciągle jest jakaś taka podgryzana przez Chiny, właśnie przez dominację na tych wodach międzynarodowych, na tym zachodnim Pacyfiku i ma w zasadzie wpływ na cały ten daleki wschód. Ale Chiny chcą położyć rękę pomiędzy aż tam Aleuty, poprzez Filipiny, przez Tajwan, przez Tajwan sam w sobie jest na 11 miejscu w wymianie gospodarczej z Ameryką. Nikt nie przyjeżdża z Tajwanu, żadni politycy nie przyjeżdżają, prezydenci nie przyjeżdżają, jest po prostu to wyciszone, wygaszone, wychłodzone, można powiedzieć, po tym zamknięciu tej ambasady w Waszyngtonie. Chińczycy byli zapraszani na różne manewry takie marynarki wojennej, a chińskie okręty wojenne współdziałały z amerykańskimi, a jednak tajwańskie nie były. Amerykańscy politycy i wszyscy ci w ministerstwach w zasadzie się boją przyjmować kogokolwiek tam z Tajwanu. Także to jest dosyć dziwaczne dla dwóch demokratycznych państw. Ameryka troszeczkę się za bardzo ugięła. No i teraz kwestia jest taka, kiedy Chiny będą chciały zawładnąć tym Tajwanem. Czy w 2049 roku na setną rocznicę, powiedzmy, komunizmu w Chinach, czy w przyszłym roku. No, w przyszłym roku, 2020, jest nadzieja, że nie doprowadzą do tego, no ale następuje eskalacja. Tajwan zaczął budować swoje własne okręty podwodne. No to żeby zacząć budować okręty podwodne, no to jest poważna sprawa. Japonia boi się Chińczyków teraz po tylu latach, kiedy oni napadli na nich, że oni zaczęli produkować najróżniejsze pojazdy, amfibie, które w zasadzie dostarczają na te południowo-zachodnie te swoje wyspy, no bo oni się boją, że Chińczycy zaczną tam atakować, że mogą zacząć atakować. No a Beijing, cały ten, pasowałoby im opanowanie tego łańcucha tych wysp, żeby po prostu ograniczyć dostęp amerykański do baz marynarki wojennej na Guam. Tak samo ludzie się obawiają, że mogliby zaatakować Hawaje, no i odciąć amerykański w zasadzie przepływ tych statków do Australii. Także że te obawy wyglądają, że są nieprawdopodobne, no ale coś w tym wszystkim jest. Teraz ostatnio John Bolton, czyli to jest doradca bezpieczeństwa państwowego, on się spotkał z Davidem Lee, to on jest głównym sekretarzem Rady Obronnej na Tajwanie. No i to było pierwsze spotkanie od 40 lat. I teraz wygląda na to, że zaczną się odwiedzać, że to wszystko zaczyna się, troszeczkę jest takie odtajanie, odwilż można powiedzieć. No może to nie odwilż, no ale poprawienie stosunków z Tajwanem.
No i może to spowoduje, że jednak Chińczycy troszeczkę zaczną kalkulować troszeczkę i patrzeć na całą tą sytuację rozszerzania się dużo więcej. Tyle tylko, że Xi i Trump mają się spotkać właśnie w ramach tych powiedzmy kłótni gospodarczych. I dużo się zmienia. Nikt nie przypuszczał, że powiedzmy Chiny z tego badziewnego producenta zamienią się po prostu z takiego agresora. No ale fakt jest faktem, że oni mają tam ładnych parę milionów żołnierzy, 40 czy 50% żołnierzy w armii, czy w marynarce, czy w ogóle w jednostkach wojskowych Chin, no to 45% ma wyższe wykształcenie. Tam wojsko jest przymusowe, no ale w zasadzie no to idą tylko ci, co chcą iść i ci, którzy chcą po prostu służyć. No jest to dobra, słodka posadka z tego względu, że to jedno dziecko komuniści wprowadzili, także nie ma tam dziewczynek, także ci faceci znajdują jakieś swoje ujście tych swoich temperamentu i no i w zasadzie też ich szkolą, uczą i tak dalej. No ale fakt jest faktem, że to nie jest demokracja, że to jest jednopartyjny system, który w zasadzie rozszerza się niekontrolowanie, bo w każdym jednopartyjnym, komunistycznym czy socjalistycznym systemie, no to jedyne zmiany to są mordowanie przeciwnika. No i w Chinach dużo wymordowali tam najróżniejszych ostatnio generałów i ministrów. Zawsze jest ten sam powód. Oskarżają ich o korupcję, oskarżają ich o jakieś przekupstwo, no i likwidują. Tak, także to jest taka komunistyczna demokracja. Czas na zmiany, a w zasadzie to czas na utrzymanie władzy. No, tak jak w Wenezueli Maduro sprzedawał przez Ugandę tam 20 czy 30 ton złota, no to też po prostu lewactwo wygładza swoich ludzi i znajduje miejsce, gdzie sprzedawać złoto. Jeden system jest po prostu no, makabryczny. Kiedy lewactwo krzyczy, że musi być jeden system, no to właśnie tak to się wszystko kończy. Jeżeli nie ma dyskusji ludzi z ludźmi, jeżeli nie ma spojrzenia na inne przeciwstawne punkty widzenia, to zawsze to się kończy mordowaniem. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do subskrybowania. Jest tam dzwoneczek, dzin-dzin. Można nacisnąć na codzienne filmiki. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie. Rozsyłajcie, gdzie możecie. Rozsyłajcie na Facebooku, na Wykopach, gdziekolwiek. Polecajcie innym. I do następnego codziennego filmiku.